Wielu z nas ma swój cel i do tego celu dąży. Każdy zapewne ma inny, więc nie warto czuć się gorszym. Rób co potrafisz, co wychodzić i najlepiej. Jedni mają własną firmę, drudzy pracują w sklepie. Nie różnica stanowisk, tylko entuzjazm jest ważny. Praca z uśmiechem na twarzy to jest praca w swojej branży. Wielu ma wykształcenie, jedni wyższe, inni średnie. Ale nawet tacy ludzie mogą kiedyś żyć biednie. Bo są takie przypadki, ci z tym wyższym wykształceniem mogą pracować tam, gdzie mają małe doświadczenie. Bo nie zawsze się znajdzie praca w zdobytym zawodzie. Nawet chłopak z doktoratem może pracować w gospodzie. No niestety tak jest, trudno w tych czasach o pracę. Nawet dla takiej młodzieży, co chcą zarobić wakacje. Ale pamiętaj jedno, praca do ciebie nie przyjdzie. Musisz tak długo szukać, aż w końcu ci to wyjdzie. Podążaj swoją drogą i nie zbaczaj na pobocze. Nie zatrzymuj się na moment, mimo negatywnych ocen. Teraz się nie wycofuj, nie myśl by się pożegnać. Lepiej walczyć i zwyciężyć, niż poddać się i przegrać. Podążaj swoją drogą i nie zbaczaj na pobocze. Nie zatrzymuj się na moment, mimo negatywnych ocen. Teraz się nie wycofuj, nie myśl by się pożegnać. Lepiej walczyć i zwyciężyć, niż poddać się i przegrać. Ty nie wyjdzie ci z pracą, zawsze są jeszcze marzenia. I kto to powiedział, że one nie są do spełnienia? Przecież każdy ma pasję, na przykład moją jest muzyka. Ci co mają tą samą, widzą, że jest częścią życia. To jest cel, który wybrałem i przy nim pozostanę. Żadnej innej muzyce, tak jak ty, się nie oddałem. Chcę z nią zostać do końca swego życia. Żeby wszyscy zobaczyli, czym dla mnie jest muzyka. Ja kocham to, co robię i może się powtarzam. Ale jeśli będzie trzeba, będę zawsze to powtarzał. Cieszę się z tego, co robię, tutaj to okazuje. I chcę zaś jeszcze dalej, nikt mi planów nie popsuje. A ty nie patrz na innych, rób to, na czym ci zależy. I na pewno ci wyjdzie, jeśli tylko w to uwierzysz. Nie zbaczaj z drogi, która dla ciebie jest właściwa. I pewnie już to wiesz, że dobro zawsze wygrywa. Podążaj swoją drogą i nie zbaczaj na pobocze. Nie zatrzymuj się na moment, mimo negatywnych ocen. Teraz się nie wycofuj, nie myśl by się pożegnać. Lepiej walczyć i zwyciężyć, niż poddać się i przegrać. Podążaj swoją drogą i nie zbaczaj na pobocze. Nie zatrzymuj się na moment, mimo negatywnych ocen. Teraz się nie wycofuj, nie myśl by się pożegnać. Lepiej walczyć i zwyciężyć, niż poddać się i przegrać. Wszyscy tych, co zabłądzili, wprowadź ich na dobrą drogę. Wcześniej nikt im nie pomagał, tylko podkładali nogę. Postaw się na ich miejscu, zawsze sami szli przez życie. Nawet z najgorszego bakna można znaleźć się na szczycie. Trzeba tylko chcieć, a nie robić coś na siłę. Rób to, na co cię stać, by później wspominać te chwile. Zejdź z drogi grzechu, a nie zbaczaj z tej właściwej. Byś miał normalne życie, a przede wszystkim szczęśliwe. To wydaje się trudne, ale jest to do zrobienia. Sam zboczyłem ze złej drogi, ale pomijmy ten temat. Choć minęło już trochę, nadal wstyd mi o tym gadać. Ale powiem tylko jedno, że nie warto jest okradać. Lecz teraz jest dobrze, ciągle idę swoim torem. I nie zboczę nigdzie indziej, bym znów nie był na dole. Bo co by się nie działo, nigdy nie zostanę sam. W każdym kroku mego życia zawsze będzie przy mnie rap. Podążaj swoją drogą i nie zbaczaj na pobocze. Nie zatrzymuj się na moment, mimo negatywnych ocen. Teraz się nie wycofuj, nie myśl by się pożegnać. Lepiej walczyć i zwyciężyć, niż poddać się i przegrać. Podążaj swoją drogą i nie zbaczaj na pobocze. Nie zatrzymuj się na moment, mimo negatywnych ocen. Teraz się nie wycofuj, nie myśl by się pożegnać. Lepiej walczyć i zwyciężyć, niż poddać się i przegrać.